tam właśnie na spotkaniu poświęconym neurotreningowi poprowadzi je pani Kinga do latownika. Już za chwilę oddam pani Kingę głos i będę dostępna na czacie. Zniknę tutaj. Będę obsługiwała czat. Serdecznie Was zapraszam, żebyście się właśnie przywitały. Dobra. Piszecie, że nic nie słychać, to jest właśnie to miejsce, żeby zgłaszać wszystkie problemy techniczne. Aha, jest powód, dlatego za chwilę się wyłączę. I zapewniam Was, że to będzie bardzo warunkowy czas. Już nie będę więcej mówić. Oddaję Pani ten głos i do zobaczenia. Miłego spotkania. Dziękuję serdecznie. Dobry wieczór, właściwie jeszcze dzień dobry. Szanowni Państwo, ja może zacznę od tego, że zupełnie nie przeszłam pierwszego stopnia w piramidzie potrzeb, czyli chyba z takiego zdenerwowania nie zdążyłam zjeść obiadu, a przede mną stoi tuż za monitorem praktycznie kromka pachnącego, chrupiącego chleba z masłem, z wielkim plastrem żółtego sera. Nie będę po nią sięgała, obiecuję, ponieważ będę do Państwa mówiła dłuższą chwilę, około godziny. Będę mówiła między innymi o norweskim stolarzu imieniem Thor, który to, może powiem na początek, kim był, bo Thor właściwie poza tym, że był stolarzem, to był takim absolutnym narwańcem. To był facet, który był naprawdę ogromny, z grubym włosem, z wiecznie skrzywioną miną. Człowiek, którego moglibyśmy określić furiatem albo człowiekiem, którego wszystko, absolutnie wszystko denerwuje. Denerwowało go na przykład szczekanie psów, biegające dzieci, sąsiedzi, denerwowała go pogoda, raz lepsza, raz gorsza. A właściwie najbardziej irytował się właśnie wtedy, kiedy podczas krojenia sera, uwaga, sera, tego, który tu koło mnie leży między innymi, plastry wychodziły mu zbyt grube i wtedy brał swój stolarski strug, wtedy w tej furii rozpoczynał swego rodzaju eksperymenty i w końcu osiągnął to, do czego dążył, to co chciał, nawet prawdopodobnie się uśmiechnął, bo chwilę później okazało się, że wynalazł rzecz, która w Norwegii jest najbardziej popularna, wynalazł takie urządzenie, które każdy z nas ma prawdopodobnie w swoim domu. I to jest to urządzenie. I od niego chciałabym rozpocząć dzisiejsze spotkanie. Bo co jest w tym najciekawsze? No, najciekawsze w tym jakby naszym wspólnym rozpoczęciu jest to, że liczę na to, że zapamiętacie Państwo tę historię. Nie dlatego, że podaję jakieś suche dane, że podaję informacje o tym, że pod koniec lat 20. Thor z Lillehammer w Norwegii wynalazł krajarkę do sera i że sprzedano jej na świecie 50 milionów sztuk do tej pory. Nie skupiam się na suchych danych, ale skupiam się przede wszystkim na opowieści, która ma synchronizować nasze mózgi po prostu. Mamy się tutaj spotkać na takim bardzo wysokim levelu i tak, aby w mojej głowie i w Państwa głowie aktywowały się dokładnie te same ośrodki, odniosłam się też do czegoś, co chyba każdy z nas sobie ceni, zwłaszcza o tej porze kolacyjnej, czyli między innymi do jedzenia. Chciałabym, żebyście Państwo, kładąc ser na kromkę chleba, pamiętali, kto wymyślił właśnie krajarkę do tych cienkich plasterków, ponieważ opowiadanie historii jest dla nas, oczywiście tu myślę o nas ludziach, takim najbardziej naturalnym sposobem na to, żeby przekazać informacje. Ale nie tylko informacje, ponieważ podczas opowiadania historii budujemy również relacje międzyludzkie i podczas opowiadania historii angażujemy bardzo mocną strefę emocjonalną. Ja myślę, że każdy z Państwa pamięta i każdy z Państwa wie, może pamięta, to złe słowa akurat, bo chciałam odnieść się do prehistorii,
Ale od prehistorii faktycznie opowieści łączyły człowieka z człowiekiem. I to malowidła naskalne, to były przecież nasze pierwsze prezentacje, to były nasze pierwsze komiksy, to były nasze historie o nas samych, którym nie tylko towarzyszyła ta ikonografia, czy taki właśnie ikonograficzny zagospodarowanie przestrzeni, ale również oczywiście i dźwięki, i muzyka, i swego rodzaju zapachy. Storytelling, o którym chciałabym dzisiaj powiedzieć, to jest technika, która ma swój początek w tworzonych przez nas, a właściwie przez naszych przodków, i baśniach, i mitach, i legendach. I o tym, jak konstruować opowieści, aby nasi przodkowie byli z nas dumni, opowiem podczas dzisiejszego webinaru. Ja nazywam się Kinga Dolatowska, o czym już pani Martyna państwu powiedziała. Mogę w skrócie powiedzieć, że spędzam czas na oglądaniu filmów i na czytaniu książek, a rozwijając po prostu uczę edukacji filmowej w liceum i pracuję z uczniami w bibliotece szkolnej w Pulczynie Zdroju. No a pewnie jak każdy miałam skończyć medycynę. Chociaż na szczęście się to nie powiodło, a jedyne, co zostało z takich wspomnień wczesnej młodości, to posługiwanie się branżowym językiem, więc celem dzisiejszego spotkania, powiedzmy sobie, jest znalezienie, uwaga, recepty na to, jak wprowadzić storytelling na spotkaniu czytelniczym. Zacznijmy w takim razie od diagnozy, więc pytanie do państwa, jak nazwać ten stan? Patrzę tutaj na czat. Zaczytanie byłoby świetnie. Zaczytanie byłoby świetnie. Tu to prawda jest GIF. Znudzenie. Wspaniale. Generalnie chodziło mi o słowo nuda, więc jakby tu zatrzymam tę naszą loteryjkę. Oczywiście chodzi o nudę. A czy nuda jest potrzebna człowiekowi do życia? Tak, pewnie, że tak. Znowu posłużę się branżowym medycznym określeniem, że jak temperatura, nawet ta zbyt wysoka. Jasne, oczywiście nuda daje nam świetną szansę na uwolnienie fantazji, na zrobienie czegoś niespodziewanego. No, jednym słowem, po prostu nałożenie super opowieści. I wszystkie opowieści zaczynają się od nudy, można byłoby tak powiedzieć w bardzo dużym skrócie. Zacznijmy od tego, po co nam w ogóle opowieść, bo myślę, że to jest takie kluczowe pytanie. Po co sobie opowiadamy? Po co ludzie w ogóle sięgają do takiego mechanizmu? Myślę, że po to przede wszystkim, żebyśmy mogli sobie bardzo mocno pofantazjować, żebyśmy mogli sobie coś wyobrażać, żebyśmy mogli się tymi wyobrażeniami dzielić, po to, żeby zrozumieć też świat, określać, co jest w nim dobre, co jest złe, nadać pewnym cechom znaczenie, nadać znaczenie pewnym zachowaniom ludzkim, zachowaniom człowieka, no i oczywiście też po to, żeby wydobyć emocje. Więc kolejne pytanie, które można byłoby sobie zadać, to jest pytanie dotyczące tego, jaka ta opowieść powinna być. Jaka ta opowieść powinna być? Czyli taka, jaką lubimy, to jest najprostsza odpowiedź. Taka, jaką lubimy wszyscy, czyli ciekawa i zaskakująca, taka, która wniesie coś do naszego życia, czyli spełni jakąś funkcję, być może będzie pouczająca, być może nas zawstydzi, może nas rozbawi, może będzie na przykład dramatyczna, może będzie jakaś komiczna, może będzie tajemnicza, trzymająca w napięciu właśnie, świetnie. Ja tutaj, oczyszczająca, katarzis, wciągająca, dziękuję, super, bardzo fajnie, kiedy jest tak bardzo aktywnie. I rzeczywiście tworzy nam się tutaj też w tej relacji naszej między nami dzisiaj podczas tego webinaru kolejna historia i kolejna opowieść. Także państwu bardzo dziękuję. Bardzo spodobało mi się zdanie Piotra Budzkiego, który jest autorem fiszek dotyczących storytellingu. I to zdanie, a właściwie cytat tutaj państwu prezentuję, czyli o historiach myśl zawsze w kategoriach gwiezdnych wojen, a nie kina moralnego niepokoju, to też tak trochę branżowo. Czyli głównie zadbaj o to, żeby twój komunikat
był bardziej atrakcyjny, spójny, żeby ten komunikat był konsekwentny, a odbiorca, żeby chciał się angażować w to, co ty mu proponujesz, co ty mu opowiadasz. Czyli nie chodzi o to, aby próbował na siłę zrozumieć twoje dygresje, czy twoje oglądanie świata, czy twoje myślenie o świecie. W każdym razie nie na siłę. Historia musi być czymś, co sprawi też pewną przyjemność. No więc w jaki sposób układać te historie, aby one były ciekawe, nie tylko oczywiście dla opowiadającego, ale również dla słuchacza. Zaczynamy w takim razie. Historię potraktujmy jako pewien rodzaj danych albo taki pewien rodzaj informacji, którymi chcemy się podzielić. I pamiętajmy też o tym, że poza tymi danymi będą też emocje, które my w sobie mamy i którymi też oczywiście chcemy się podzielić ze słuchaczem. Dobrze skrojona historia to jest taka historia, która niesie za sobą emocjonalną więź, ale taką stuprocentowo szczerą, taką, która się nie narzuca, która jest bez presji. Taka, która musi też dać się odkryć, wymyślić, czy no właśnie jednym słowem stwarzać. I wyobraźcie sobie Państwo, że mamy do tego narzędzie, o którym dzisiaj cały czas będę mówiła, czyli storytelling. Podsumujmy i w takim razie przejdźmy do konkretów, czyli do mojego ulubionego mema. Kiedy go zobaczyłam po raz pierwszy, pomyślałam: tak, to jest właśnie to. To jest ta historia, którą ja chcę zobaczyć i odkryć na każdym z tych torów. I zastanawiam się, czy już ten mem mógłby być pewnym narzędziem do wykorzystania w trakcie prowadzenia zajęć z czytelnikami. Oczywiście jak najbardziej. To jest taki mem, który może otwierać nam w ogóle dyskusję na temat, jakie my lubimy historie, jaką ja lubię historię, jaką ty lubisz historię. Czy bardziej odpowiada nam historia właśnie ta prostych torów opowiadana przez dziecko, czy historie, kiedy to pisarz opowiada ją trochę kombinując, gdzieś mieszając wątki, ale dobijając w gruncie rzeczy do jakiegoś punktu zbiegu, czy właśnie ta historia szalona, fantastycznego pisarza Martina, który tak miesza i tak komplikuje różnego rodzaju sytuacje, że sami nie możemy się czasami w tym wszystkim połapać. Czyli jaką historię my lubimy? Po których torach chcielibyśmy iść? Świetne ćwiczenie otwierające w ogóle dyskusję na temat różnych historii albo opowieści. Ja w ogóle zakładam, że spotkania czytelnicze to są spotkania cykliczne i chyba to ma największy sens. Pomyślałam sobie, że dobrze w trakcie takich spotkań cyklicznych sprawdzi się metoda projektu, do realizacji której, bo dzisiaj to chciałabym zaproponować, proponuję Państwu przynajmniej 5 spotkań i postaram się ułożyć takie scenariusze w trakcie tego naszego spotkania, scenariusze tych właśnie 5 spotkań, tak aby każde z tych spotkań stanowiło dla Państwa osobny element do wykorzystania w różnych aktywnościach zawodowych. Więc postawmy sobie konkretny cel, czym ma się zakończyć, czy miałby się zakończyć ewentualnie nasz projekt takich spotkań czytelniczych ze storytellingiem. Cel, moim zdaniem, jest jeden i najważniejszy, czyli zebranie ciekawych historii. Na przykład po to, żeby stworzyć czytelniczego bloga, na przykład po to, żeby wydać jakąś publikację, na przykład po to, żeby zilustrować w ogóle te historie, żeby nadać im takiego ciekawego charakteru, nakręcić na ich podstawie, czy stworzyć na ich podstawie na przykład animację poklatkową, czy nakręcić właśnie jakąś krótką filmową etiudę. I wydaje mi się, że dobrym pomysłem jest też, jeśli to oczywiście nie stanowi problemu, dobrym pomysłem jest relacjonowanie wszystkich spotkań czytelniczych na bieżąco, na przykład na Instagramie.
Bo to też jest opowieść, to jest wasza opowieść. Relacje są niezwykle popularne, niezwykle ważne wśród uczniów nie tylko szkół podstawowych, ale od podstawowych aż do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Więc ten Instagram byłby takim właśnie żywym miejscem na relacjonowanie spotkań czytelniczych i prawdopodobnie, myślę, zachęcanie też innych do uczestnictwa w takich spotkaniach. Pierwsze spotkanie, zacznę od tego scenariusza. Jak rozpocząć takie pierwsze spotkanie ze storytellingiem i czego ono miałoby dotyczyć? Tu cel jest jasny. Tutaj to spotkanie miałoby przede wszystkim otworzyć czytelnika na opowieść. Nie wyobrażam sobie czytelnika, który jest bardzo zamknięty przez cały szereg właśnie naszych wspólnych aktywności. Rozumiem, że są oczywiście introwertycy, to jest jasne. Natomiast jakby to otworzenie na opowieść jest takim otworzeniem na to, żebyśmy wspólnie przeżywali też nasze emocje. Czyli koniecznym początkiem jest no po prostu rozpoznanie naszej grupy pod względem charakteru, czy pod względem kreatywności, czy pod kątem emocjonalnym. I wydaje mi się, że można to zrobić najprościej, jak się da, czyli po prostu wysłuchać tego, z czym przyszli do nas uczestnicy, ich opowieści, ich doświadczeń, po prostu ich story. Po co? No właśnie po to, bo podczas tego i innych spotkań będziemy dzielić nasze wspólne emocje, a dzieli się je w grupie, do której mamy pełne zaufanie, znacznie lepiej. Ważne jest również, żeby równocześnie odpowiedzieć sobie właściwie na pytanie, co ja chciałabym osiągnąć, co ja chciałbym osiągnąć podczas takich spotkań. Czy mam być tylko takim mentorem, który będzie edukował czytelników na przykład nie wiem, w kwestiach upodobań literackich, czy może mam ich zrelaksować, no ale wtedy to będą po prostu wierni słuchacze. Czy może pokusić się o jakieś stymulowanie aktywności, bo jeśli tak, to po prostu zacznijmy od prostej rzeczy, czyli wymyślenia nazwy na nasze spotkanie. Bo wydaje mi się, że nie ma nic gorszego niż zaproszenie grupy czytelniczej na spotkanie pod hasłem będziemy opowiadać swoje historie, bo to trąci ogromnym banałem. Więc spróbujmy uzyskać ten sam efekt. Na przykład Eureką, bo mnie do głowy akurat przyszła ta nazwa, kiedy tworzyłam te prezentacje. Eureka, nasz cały projekt może przyjąć taką nazwę, bo każdy kojarzy ją w jakiś sposób pozytywny, bo każdy kojarzy ją z okrzykiem radości, bo to kojarzy się z pomysłowością, z nauką, z filozofią, z czymś po prostu mądrym i genialnym w swej prostocie, więc po prostu Eureka. Zakładam, że jestem osobą prowadzącą. Na chwilę wejdę tutaj jakby w te buty. Zakładam, że jestem osobą prowadzącą, więc wydaje mi się, że dobrze jest zacząć od tak zwanego bezpiecznego gruntu, czyli na przykład od siebie. Takim bezpiecznym, niebezpiecznym, ale takim gruntem, o którym już czytelnicy wiedzą, większość czytelników, zwłaszcza w szkołach ponadgimnazjalnych, ale również i w szkołach podstawowych. Zdarzyło mi się spotykać z uczniami ze szkół podstawowych, którzy doskonale wiedzieli, czym jest żywa biblioteka. I właśnie o tym chciałam teraz powiedzieć, że techniką, czy raczej metodą żywej biblioteki można by się było posłużyć na takim pierwszym spotkaniu. Nie mówię tutaj do końca jakby o żywej bibliotece jako tej tym ściśle trzymającym się właśnie w tej metodzie charakterze, czyli ja nie mówię o tym, żeby zapraszać tu jakieś osoby, które chciałyby opowiedzieć o sobie tak na dzień dobry, na pierwszym spotkaniu, bo być może, nie wiem, grupa nie jest jeszcze na to gotowa, ale pomyślałam o tym, że stosując jakby, czy zakładając metodę takiej żywej biblioteki, która już właściwie od ponad dekady jest popularyzowana w naszym kraju, stać się taką książką do wypożyczenia dla naszych uczniów czy dla naszych czytelników, bo ja wiem, że to wcale nie jest proste, bo my się spotkamy z osobami, które przecież będą nam zadawały pytania, będą wchodziły z nami w dialog, więc
Cała moja historia musiałaby być dla mnie niezwykle bezpieczna, taka bardzo bliska sercu, taka, którą opowiadając, mogłabym powiedzieć, że czuję się swobodnie i komfortowo. No i najważniejsze, żeby ta historia była nietuzinkowa. Czyli chciałabym być takim właśnie niebanalną, taką niebanalną książką do przeczytania przez czytelników, czy do wysłuchania przez czytelników. Bo ta metoda żywej biblioteki to też jest storytelling. To jest taki storytelling, można by było powiedzieć, na bardzo wysokim levelu. Storytelling to jest takie budowanie też naszego wizerunku i kiedy tworzymy na przykład historie osobiste, kiedy stajemy się w centrum właśnie jakichś wydarzeń, ale też historie naszego otoczenia, kiedy tworzymy te historie innych. Oczywiście nikt nie lubi nudy, więc starajmy się stawiać na jakąś atrakcyjność i zastanawiać się, co musi mieć historia, żeby inni chcieli jej wysłuchać. Co musi mieć, już odpowiadam na te pytania, musi mieć oczywiście bohatera. Bohater musi być ciekawy albo przynajmniej intrygujący. Ja szukając na Pixabay.com, czyli na tej legalnie dostępnej stronie z obrazkami, szukając jakiegoś bohatera, wybrałam sobie takiego bohatera. Pomyślałam, że coś w nim jest takiego, co mnie do niego ciągnie. Coś jest trochę zabawnego, trochę creepy. Ten bohater mógłby być bohaterem mojej opowieści. Ten bohater oczywiście musi mieć jakiegoś sprzymierzeńca, ale też musi mieć wroga. Wróg nadaje nam trochę dramaturgii zawsze w historii. Bohater musi mieć broń. Bohater musi mieć artefakt, przedmiot, rzecz. Bohater musi być w określonym miejscu i określonym czasie, a sama historia powinna kończyć się tym, czym zwykle kończą się na przykład bajki, czyli wnioskiem albo morałem. Za chwilę to oczywiście rozwinę na przykładzie. Mnie do głowy przyszedł pomysł na historię, gdy tak naprawdę zupełnie znudzona przeglądałam jakąś gazetkę reklamową, nie wiem czy mogę, no nie wymienię, pewnej sieci niemieckich drogerii powiedzmy sobie i trafiłam na tekst AAA szukam przodka i pomyślałam sobie wtedy, że tak naprawdę nie ma chyba piękniejszej i bardziej anegdotycznej opowieści, którą każdy może stworzyć o sobie. I opowieści, którą możemy stworzyć o innych, niż właśnie drzewo genealogiczne naszej rodziny. To jest bezpieczny teren. Tu możemy być całkiem ciekawą książką do przeczytania przez innych. Możemy zastosować technikę żywej biblioteki, ale mamy już temat, czyli tym tematem może być właśnie na przykład drzewo genealogiczne. Tylko zaznaczam, historie mogłyby być, czy powinny być raczej anegdotyczne, żeby zaciekawiły naszych słuchaczy. Nie urodził się i umarł, ponieważ to jest dosyć oczywiste, że kto się urodził, ten w pewnym momencie odejdzie z tego padołu. Więc nie chodzi o proste informacje na temat przodka, ale takie informacje w stylu mój wuj, brat ojca, nie wiem, w dzieciństwie próbował podpalić stodołę. Jest anegdota, jest. Właściwie już idziemy szlakiem jakiegoś wydarzenia, idziemy. Szlakiem jakiejś historii, tak, możemy nią podążać. Po to, aby przekaz był bardziej wizualnie ciekawy, możemy skorzystać z różnych aplikacji do tworzenia drzewa genealogicznego. Ja tutaj Państwu pokazuję przykład jednej z aplikacji, którą polecam. To jest aplikacja bezpłatna, bardzo prosta w obsłudze, więc warto byłoby może właśnie gdzieś się jeszcze taką aplikacją posiłkować. Cofnę się na chwilę do naszego bohatera, którego tak bardzo polubiłam. W tym przypadku. A, bezpłatna tylko na chwilę. Okej. Dobrze, ale przyznam szczerze, że szukając też różnych aplikacji do tworzenia drzew genealogicznych, widziałam, że takich aplikacji bezpłatnych tam był cały szereg, więc być może gdzieś uda się znaleźć taką, która trwa tę dłuższą chwilę, o którą nam chodzi. Dobrze, wracam do mojego bohatera. Bohater w tym przypadku ja. Musi mieć jakiś cel. I moim celem jest stworzenie
subiektywnego portretu mojej rodziny, w której to właśnie ja będę zajmowała to najważniejsze miejsce, czyli będę pośrodku drzewa genealogicznego. I muszę odwołać się też do pewnych bliskich wartości, które gdzieś noszę w sercu, ale też nie zapominam o relacjach ze swoimi odbiorcami, ze swoimi słuchaczami. Więc nie mogę opowiadać tylko sytuacji codziennych, nudnych sytuacji w mojej rodzinie, ale powinnam wspierać się sytuacjami nietypowymi. Ponieważ muszę mieć swojego sprzymierzeńca, ale również i wroga, więc muszę zastanowić się, kto w mojej rodzinie jest bliższy mojemu sercu, najbliższy mojemu sercu, o kim mogłabym powiedzieć, że jest takim sprzymierzeńcem. Może to być na przykład babcia w moim przypadku, która zawsze mi przynosiła ciastka, która się ze mną bawiła, z którą spędzałam mnóstwo czasu. Ale też kto jest mi dalszy, czyli na przykład w moim przypadku wujek, który jest rasistą. Skupię się na wujku rasiście, bo ta historia zaczyna nabierać pewnego pazura, prawda? Jaką ja mam broń na tego wujka? No, bronią bohatera mogą być wszelkiego rodzaju jego cechy, czyli na przykład to, że jest dowcipny, albo że ma jakiś talent, albo to, co ja na przykład wykorzystywałam, czyli szybką i ciętą ripostę jako swoją broń na uwagi wuja, ku oczywiście radości mojego sprzymierzeńca, czyli babci. Jaki miałam artefakt, przedmiot, rzecz? Skoro mam pozytywne nastawienie do świata, a takie mam i ludzi, i pamiętajmy o tym, że wspiera mnie cały czas moja babcia w tej historii, to obudowa mojego świata też musi być pozytywna, powinna być pozytywna, ona powinna być spójna z tym, jaką ja jestem osobą. I właściwie każda rzecz i każdy przedmiot buduje mój wizerunek, więc mogłabym w tym momencie na przykład opowiedzieć historię o tym, kiedy pokazałam mojemu wujkowi swój pokój, w którym miałam plakaty z czarnoskórymi raperami. Jakie to było miejsce, jaki to był czas? To były lata 90. Moja opowieść dzieje się tutaj w konkretnym czasie. W telewizji pojawiały się pierwsze kanały muzyczne z ciemnoskórymi właśnie raperami. Wszyscy młodzi ludzie chcieli wtedy słuchać rapu, ja też. Co było jakby podsumowaniem tej historii, co mogłoby być podsumowaniem tej historii? W moim przypadku to, że imponował mi wówczas ten rodzaj muzyki, że imponował mi ten luz, imponowały mi te teksty, imponowali mi ci ludzie. Ja po prostu nie mogłam być rasistką, ja uwielbiałam ciemnoskórych muzyków, uwielbiałam i kochałam rap. A mój wuj nie znosił rapu, kojarzyło mu się to z przesadnym przepychem, z mężczyznami obwieszonymi złotem, z głośną muzyką w sąsiednim bloku i w moim pokoju, no i oczywiście z ciemnoskórymi wykonawcami, więc na wszelki wypadek stał się rasistą. Tak podsumowuję tę historię. Historia nie jest prawdziwa, wymyśliłam ją na potrzeby tej chwili, ale mam nadzieję, że historie, które Państwo macie gdzieś w zanadrzu, właśnie w swoich drzewach genealogicznych, które można odkryć, będą jeszcze bardziej ciekawe i intrygujące. Podsumowując, no cóż, musimy stanąć na wysokości zadania i odwołać się do historii, która daje naszym odbiorcom możliwość reagowania na trzech płaszczyznach. Po pierwsze, reagowania na płaszczyźnie emocji, po drugie, reagowania na płaszczyźnie myśli i reagowania na płaszczyźnie wyobrażenia. Więc zacznę od emocji i postawienia sobie pytań, jak wywołać te emocje, czy jak zbudować zainteresowanie, zaskoczenie, czy choćby empatię. A zwłaszcza empatię, powinnam chyba powiedzieć. Opowiedz historię, musimy być autentyczni. I to jest pierwszy klucz do serca naszego słuchacza. Drugim kluczem jest słowo, czyli pamiętajmy przede wszystkim o słowach. Starajmy się mówić barwnie, starajmy się mówić obrazowo. Posługujmy się anegdotami, posługujmy się żartami, cytatami. To oczywiście te historie wzbogaci. Posługujmy się też mieszanką emocji, bo najważniejsze jest, żeby było bardzo zróżnicowanie i śmiesznie, i żeby było strasznie,
i smutno, i żeby czasami było tajemniczo, i czasami żeby było wzruszająco. I niech słuchacz też właściwie uczestniczy w naszych emocjach, ale niech również wywoła te emocje u siebie. A my możemy je wywołać u niego właśnie naszą historią, którą opowiemy, która będzie prosta, zaskakująca i zwięzła, jak mem, którego oczywiście chyba na pewno zupełnie niechcący tutaj nie zamieściłam, ale byłoby fantastycznie, gdybyście Państwo sobie ten mem odnaleźli w internecie. Można wpisać po prostu w wyszukiwarkę googlowską mem, co myśli Twoja mama, kiedy nie odbierasz telefonu. To jest historia, którą uwielbiam. Historia prosta, zaskakująca i zwięzła. Takie zadanie domowe dzisiaj. Trzeci klucz do serca słuchacza to konkretne obrazy. To obrazy, które budujemy za pomocą tych krótkich komunikatów. Czyli dawajmy konkrety, bo tak naprawdę konkrety silnie emocjonalnie angażują każdego słuchacza, który się z nimi konfrontuje. I czy mamy do tego narzędzie, żeby dawać konkrety? Oczywiście, że mamy takie narzędzie. To będą wszelkiego rodzaju aplikacje do tworzenia memów. Mem jest bardzo konkretny. Mem opowiada konkretną historię albo odpowiada na konkretną historię żartem. Generatory do tworzenia memów. Polecam też Państwu taką darmową aplikację Instamem. I do tej aplikacji też dodaję od razu gratisowo dwa ćwiczenia. Pierwsze ćwiczenie, które możemy wraz z naszymi uczniami wykonać. To jest ćwiczenie polegające na wykorzystaniu właśnie tego programu i tych dwóch zdjęć, które tutaj zamieściłam. Oczywiście to mogą być inne zdjęcia, ja akurat zamieściłam takie. Stworzyć mema na temat. I pierwszy stopień jakby naszej aktywności, czy aktywności naszych uczniów, czy czytelników, to będzie stworzenie tematu, na podstawie którego będziemy wymyślali wspólnie, czy indywidualnie właśnie jakąś memową historię. Druga opcja, może taka bardziej analog, z kolorowych gazet możemy wyciąć kilka zdjęć i stworzyć mema posługując się, i tutaj uwaga, pewne ograniczenie, ale dosyć ciekawe, wyłącznie słowami z gazetowych nagłówków. Konkrety są ważne, tak jak już wcześniej powiedziałam, ponieważ one mają prowadzić do kolejnego etapu naszej historii, czyli do wywołania u słuchacza myśli. Kiedy to właśnie słuchacz zaczyna wciągać się w tę opowieść, kiedy zaczyna się sam zastanawiać nad dalszym przebiegiem tej opowieści, kiedy zaczyna analizować, kiedy zaczyna zadawać sobie pytania. Jak tego dokonać, żeby słuchacz zaczął myśleć? No, modus operandi stary jak świat, czyli przerwać historię w najciekawszym momencie, po to na przykład, żeby zrobić coś oczywistego, otworzyć okno albo, to ja zrobię teraz za chwilę, napić się wody, przepraszam. Lub napić się wody właśnie. W tym momencie, kiedy dojdziemy do takiego schematu, kiedy przerwiemy jakąś historię w najciekawszym momencie, oczywiście słuchacz zaczyna analizować to, co powiedzieliśmy przed chwilą, czyli zaczyna po raz pierwszy zadawać sobie pytanie, jak ja bym zareagował, co ja bym zrobił. No i najważniejsze, że chcę dowiedzieć się, jak się skończy dana opowieść czy dana historia, jak to się dalej potoczy. W ten sposób dobrnęliśmy razem ze słuchaczem do trzeciego etapu, czyli pobudzenia jego wyobraźni, bo nie będzie tylko wyobrażał sobie tego, co opowiadam, ale przede wszystkim szczerze poczuje takie szczere zachęcenie do opowiedzenia własnej historii. I cel naszego pierwszego spotkania zostanie osiągnięty. A teraz przykład do szerokiego zastosowania, czyli takie bardzo dobre narzędzie do pobudzenia wyobraźni. Czas na pierwszy, króciutki, malutki film.
Mam nadzieję, że ten film się Państwu podobał. To jest taka animacja, którą ja uwielbiam i którą bardzo często stosuję też w trakcie swoich zajęć właśnie z edukacji filmowej. Animacja, którą bardzo lubię przerywać w tym momencie, dlatego że to spojrzenie młodszego bohatera powoduje takie trochę... No, być może negatywne myślenie wśród moich uczniów akurat, którzy zaczynają zastanawiać się, ojej, co zrobi teraz ten bohater. I właśnie na tym rzecz polega. To jest mój cel. Chciałabym się dowiedzieć, jak to się skończy. Chciałabym, jakby sugerując moim uczniom taką no, wizualną historię, taką historię filmową, chciałabym dowiedzieć się od nich, jak mogliby napisać ciąg dalszy tej historii, jak ona się kończy, czy są w stanie wymyślić właśnie jakiś taki zwrot akcji, czy ta historia skończy się happy endem. Czasami lubię się bawić w taki sposób, że próbuję narzucić im na przykład gatunki filmowe i mówię, że słuchajcie, spróbujmy stworzyć końcówkę tej historii w klimacie kina noir, albo w klimacie właśnie jakiegoś horroru, albo w klimacie jakiegoś filmu rodzinnego. I myślę, że tak moglibyśmy zakończyć właśnie to nasze pierwsze spotkanie z czytelnikami, pierwsze spotkanie takie bardzo otwierające, zakończyć czymś mocnym, takim akcentem właśnie na przykład filmowym, kiedy będą już pobudzeni do rozmowy, pobudzeni do dyskusji, pobudzeni do tego, żeby opowiadać swoje historie, czyli wychodzimy od tego drzewa genealogicznego, opowiadamy sobie trochę o rodzinie, o tym, co nas spotkało, a potem przechodzimy do historii trochę abstrakcyjnej, historii ze świata właśnie filmu animowanego. Drugie spotkanie. Na tym spotkaniu myślę, że warto wskoczyć już na wyższy stopień, czyli odbyć wraz ze słuchaczami podróż. Bo tak naprawdę każdy z nas odbywa, czy też właśnie w takim ujęciu metaforycznym będzie odbywał jakąś podróż. I ja chciałabym Was uczynić bohaterami mojej podróży, przenieść Państwa do świata opowiadanej historii i obiecać też między innymi, że w trakcie tej podróży, albo właściwie po niej, wrócimy z takim bagażem bogatszym o nowe doświadczenia. Narzędziem do tego, aby odbyć taką podróż ze swoimi uczniami czy swoimi czytelnikami, niech będzie schemat Josepha Campbella, autora bohatera o tysiącu twarzach, nad którym to schematem warto popracować i z młodszymi, i starszymi uczniami. Campbell, zapewne Państwo to już wiecie, ale to tylko tak w ramach przypomnienia, jako wybitny mitoznawca opracował własną ideę podróży bohatera i przedstawił tu zarys archetypowych wzorców i pewnych uniwersalnych prawd. Najciekawiej opowiada to filmik, który ja sobie pozwoliłam troszeczkę przyciąć, troszeczkę skrócić, ale chciałabym, żebyście Państwo ten filmik razem ze mną teraz obejrzeli. Does it follow this pattern? Status quo. Does it follow this pattern?
1 o'clock. Status quo. Call That's to where we adventure. Start. The hero receives a mysterious message. Call an invitation. To adventure. A challenge. The hero receives a 2 o'clock. Mysterious message. Assistance. An invitation. The hero needs challenge? Some help. Probably from someone Assistance. Older, wiser. The hero needs some 3 o'clock. Probably departure. From someone the hero crosses older, the threshold wiser. From his normal, safe departure. Home and enters the special world the and adventure. Normal, We're not in Kansas home. Anymore. 4 o'clock. And adventure. Adventure. We're not in Kansas anymore. 4 o'clock. 4 o'clock. Trials. Trials. Being a hero is hard work. Hard work. Our hero Our solves, hero a, solves riddle. A riddle. Slays a monster. Oj, to zrobiłam pewnie ja. W najciekawszym momencie to generalnie o to chodzi, żeby przerywać historię i wciągnąć słuchaczy. Does it follow this pattern? Does it follow this pattern? Status quo, that's where we start. Status quo, that's where we start. 1 o'clock. Call to adventure. 1 o'clock. The hero receives a mysterious message. An invitation? A challenge? 2 o'clock. Assistance. 2 o'clock. The hero needs some help. Probably from someone older, wiser. 3 o'clock. Departure. The hero crosses the threshold from his normal, safe home and enters the special world and adventure. We're not in Kansas anymore. 4 o'clock. Trials. Being a hero is hard work. Our hero solves a riddle, slays a monster, escapes from a trap. 5 o'clock. Approach. It's time to face the biggest ordeal, the hero's worst fear. 6 o'clock. Crisis. This is the hero's darkest hour. He faces death and possibly even dies, only to be reborn. 7 o'clock. Treasure. As a result, the hero claims some treasure, special recognition, or power. 8 o'clock. Result. This can vary between stories. Do the monsters bow down before the hero, or do they chase him as he flees from the special world? 9 o'clock. Return. After all that adventure, the hero returns to his ordinary world. 10 o'clock, new life. This quest has changed the hero. He has outgrown his old life. 11 o'clock, resolution. All the tangled plot lines get straightened out. 12 o'clock, status quo. But upgraded to a new level. Nothing is quite the same once you're a hero. Many popular books and movies follow this ancient formula pretty close, but let's see how well The Hunger Games fits the hero's journey template. When does Katniss Everdeen hear a call to adventure that gets the story moving? When her sister's name is called from the lottery? How about assistance? Is anyone going to help her on her adventure? Haymitch. What about departure? Does she leave her ordinary world? She gets on a train to the capital. Okay, so you get the idea. What do you have in common with Harry Potter, Katniss Everdeen, and Frodo? Well, you're human, just like them. The hero's journey myth exists in all human cultures and keeps getting updated because we humans reflect on our world through symbolic stories of our own lives. You leave your comfort zone. Have an experience that transforms you, and then you recover and do it again. You don't literally slay dragons or fight Voldemort, but you face problems just as scary. Joseph Campbell said, "In the cave you fear to enter lies the treasure you seek." What is the symbolic cave you fear to enter? Dziękuję, mam nadzieję, że ten film podobał się Państwu bardzo, ponieważ to jest taki film trochę instruktażowy, ciekawie opowiedziany. Ten narrator jest rzeczywiście tutaj bardzo atrakcyjnie próbuje nas wciągnąć w świat właśnie Josepha Campbella. Ja do tego filmu mam ćwiczenie. Ćwiczenie, czyli najprostsza rzecz, którą możemy zrobić z właśnie czytelnikami, opracuj historię podróży, która cię odnosi. No to
trzeba byłoby zwrócić tutaj przede wszystkim uwagę, czyli od czego powinniśmy zacząć? Zacznij od bohatera, bohaterem bądź ty. Odpowiedz sobie na pytanie, jaki jest twój świat przed podróżą, czyli jakie jest to twoje status quo, jaki ty jesteś, czy jesteś znudzony, czy jesteś niezadowolony ze swojego życia, albo może wręcz przeciwnie, zbyt szczęśliwy. Jaka jest twoja motywacja do wyruszenia w tę podróż? Czy może to będzie jakaś sytuacja, czy to będzie jakiś znak, na przykład zwalniający z pracy? Rzuca ci wyzwanie, na przykład twoje dziecko rzuca wyzwanie, przynosząc same kłopoty ze szkoły. Czy może ty sam dla siebie jesteś motywacją, czyli czy chcesz coś zmienić, czy może właśnie to szczęście jest zbyt wielkie? Kto jest obok ciebie? Czy masz takiego życzliwego opiekuna, kogoś, kto będzie cię wspierał? Czy to na przykład może być twój kumpel z pracy, którego też chcą zwolnić? Pamiętajmy też o tym, że przy tworzeniu takiej historii warto pomyśleć o figurze, czyli ten opiekun może być też w takim ujęciu symbolicznym. To może być na przykład list, to może być zdjęcie, to może być mapa, którą bohater nosi ze sobą. To może być coś w rodzaju talmanu. Zastanówmy się, co teraz nastąpi. Czy pokonasz pierwszą przeszkodę? Co jest tą pierwszą przeszkodą? Czy może tą przeszkodą jest jakaś słabość? Czy tą przeszkodą jest lęk przed czymś? I jak ty w tym momencie pokażesz, że jesteś bohaterem? Bo to jest ten moment, kiedy trzeba właśnie pokazać, że ja tym bohaterem jestem. I tak naprawdę od teraz, od tego momentu będzie czekało ci wiele prób. Zastanów się, jakie to mogą być wyzwania, kto cię będzie wspierał, kto będzie przeszkadzał, w jakie ty wpadniesz tarapaty, bo to, że wpadniesz, to jest oczywiste, ale jak się z nich wygrzebiesz. I w końcu dochodzimy do tego momentu, kiedy już prawie wiemy, że mamy drugą naturę, że jesteśmy silni, mądrzejsi o swoje doświadczenia, że teraz możemy powrócić do naszego świata sprzed wyprawy i zastanówmy się, jak możemy to wykorzystać. Czyli dostaliśmy jakąś super moc, super siłę, te doświadczenia nas czegoś nauczyły, jak możemy ją wykorzystać właśnie w tym naszym świecie, z którego wyszliśmy. Teraz czeka na nas już właściwie tylko nagroda, co nią jest. W przypadku tego, kto stracił pracę, może to być właśnie nowa praca, bo w trakcie swojej podróży zyskał na przykład nowe umiejętności na jakimś ciekawym kursie. Dziecko się zaczęło lepiej uczyć, bo przestano go przezywać w szkole po interwencji rodzica i tak dalej. Takie ćwiczenia można robić bardzo często oczywiście, ale też można je robić w różnych wariantach. Przydatne są do tego na przykład fiszki. Jak opowiadać dobre historie, storytelling nie tylko dla biznesu. Ja te fiszki znalazłam w internecie, widziałam, że one są w wielu księgarniach internetowych, kosztują około 20 zł. Można sobie takie fiszki, na takie fiszki podobnie pozwolić i je zakupić, ponieważ tu w tych fiszkach znajdziemy różne ćwiczenia dotyczące storytellingu. One są co prawda bardziej skierowane na takie działania biznesowe, marketingowe czy reklamowe, ale można je oczywiście dostosować też do potrzeb edukacyjnych i szkolnych. Na przykład różne warianty opowieści, różne warianty podróży. Wygraj z potworem, bardzo mi się to spodobało, ponieważ tutaj ten wariant podróży jest jakby skumulowany w czterech punktach. Pierwszy punkt to takie przedstawienie zwykłego świata bohatera. Drugi punkt to wyzwanie, które rzuca los. Trzeci punkt to walka i ona też może być oczywiście potraktowana dosłownie lub nie. I czwarty punkt to ostateczna rozgrywka i rozwiązanie.
Czyli taki skrócony model właśnie campbellowski. Misja wyprawa to jest ten model campbellowski, o którym już powiedziałam wcześniej. Natomiast trzeci wariant, tej z powrotem, to jest ten wariant, który znamy ze świata Alicji w Krainie Czarów, kiedy ona jest w tym świecie bohaterką przed podróżą, ma jakąś motywację do wyprawy, czyli zagląda w dziurę, w króliczą norę, wskakuje tam, tam się dzieją niezwykłe wydarzenia, spotyka po drodze różne postaci i wyskakuje właściwie już jako odmieniona bohaterka, ale znowu do tego świata przed podróżą, czyli wykonuje podróż te i z powrotem. Trzecie spotkanie, które mogłabym Państwu zaproponować, to byłoby spotkanie z celem tworzenia bardzo prostych historii przy użyciu też prostych narzędzi. Ja sobie pozwoliłam te narzędzia w jakiś sposób ponazywać i przybliżyć Państwu taką właściwie już, podać Państwu przepis, albo może nawet taką trochę ściągę na to, jak kierować tymi narzędziami, czy jak nimi coś montować właśnie podczas spotkań czytelniczych. Pierwsze narzędzie to narzędzie pod hasłem karton z przedmiotami. Uczestnicy losują tutaj dowolny przedmiot i oczywiście mogą to być nie tylko przedmioty takie ściśle, ale również kartki z napisami czy z obrazkami przedmiotów. Zadaniem uczestników jest stworzenie historii, w której ten konkretny przedmiot, który został wylosowany, odegra ważną rolę. I można to zadanie zmodyfikować właśnie dodając jeszcze dodatkowe polecenie, nadaj swojemu przedmiotowi jakąś niezwykłą cechę. Zwłaszcza u dzieci młodszych to będzie pewnie fantastyczna przygoda. Drugie narzędzie to losy z problemami. To chwilę dłużej je omówię. Chodzi tutaj o stworzenie tak zwanej opowieści motywacyjnej. Posłużyłam określeniem za Piotrem Budzkim, autorem właśnie wyżej wspomnianych fiszek. Na początku uczestnicy losują los z jednym konkretnym zapisem. Na przykład losuje los z zapisem następującym. Edyta zamknęła się w sobie, stwórz dla niej historię motywującą do zmiany. Nie wiemy, dlaczego Edyta zamknęła się w sobie, nie wiemy, co mogłoby ją zmotywować, ale jest to dobry punkt do tego, żeby nadać charakteru właśnie naszej bohaterce Edycie i zastanowić się nad tym, jak mogłaby wprowadzić do swojego życia jakąś określoną zmianę. Monika ma coraz gorsze oceny, stwórz dla niej historię motywującą do nauki, to do wykorzystania w szkole jak najbardziej. Albo Piotr uwielbia pływać, stwórz dla niego historię motywującą do podjęcia wyzwania. Tylko trzeba tutaj pamiętać, że przy tym narzędziu muszą obowiązywać nas zasady storytellingu. I w tej historii powinien pojawić się konflikt, czyli ścieranie się jakichś przeciwieństw, jakieś przeszkody, jakieś starania bohatera. Na przykład to, że wspomniany Piotr, który chce pływać jeszcze więcej, ale walczy z brakiem czasu, czyli to jest dla niego ogromna przeszkoda, nie ma kiedy pływać. Powinna pojawić się tu misja tego bohatera, czyli dokąd chcemy, żeby w naszym opowiadaniu doszedł Piotr, jaki ma cel. Na przykład marzy, żeby wziąć udział w zawodach pływackich albo żeby zdobyć jakiś puchar w tych zawodach. Dalej próby, czyli próby, jakie podejmie bohater. Na przykład jakie przeciwności musi pokonać. Co to może być? Czego pragnie? Jak Piotr będzie próbował radzić sobie z brakiem czasu na treningi? No i oczywiście tu się musi dokonać wewnętrzna i zewnętrzna przemiana bohatera. Coś, co zmieni życie Piotra albo coś, co on zrozumie, coś, co zmieni na swój sposób, co zmieni w swoim, przepraszam, sposobie życia. A może zmieni go coś magicznego, to już by było w ogóle super. Albo coś nieoczywistego na przykład. Byłoby to rzeczywiście takie udoskonalenie tej historii i pójście w stronę trochę baśniowości. Przesłanie, morał, czyli taka nauka dla słuchacza, co można wynieść z historii o Piotrze, o Monice, o Edycie. No i oczywiście punkty zwrotne, bo bez tego w ogóle nie ma dramaturgii historii. Przynajmniej dwa.
Trzecie narzędzie to jest narzędzie gadu-gadu. Takie sobie nazwałam, czyli uczestnicy mogą otrzymać od prowadzącej osoby jedną, tę samą historię. Może to być jakaś historia z gazety, może to być historia prawdziwa. Ważne, żeby nie była zbyt długa. Zadaniem uczestników jest przerwanie tej historii w momencie, w którym wydaje im się, że dobrze byłoby ją przerwać i wprowadzenie do tej historii dialogu. Trzecie narzędzie, Pretty Woman albo współczesny kopciuszek, czyli coś, co jest bardzo storytellingowe, bardzo oczywiste, odwołanie do baśni, mogą być to także czy legendy. Fajnie byłoby, gdyby uczestnicy tworzyli wspólne czy współczesne wersje przygód bohatera. Oczywiście, gdyby stworzyli je wspólnie, byłoby to też niezwykle ciekawe. Kierownica, piąte narzędzie. Możemy ustalić z uczestnikami zasady, gdzie pierwszą zasadą jest to, aby każdy napisał na kartce dwa hasła, słowa, które będą oznaczać to, czym się w życiu kieruje, czyli jakieś wartości. Potem prosimy, aby uczestnicy składali karty w taki sposób, aby tych słów nie było widać, żeby to była też niespodzianka na koniec tej zabawy. I to, co napisali na kartce, kładą przed sobą. Zadanie polega przede wszystkim na przygotowaniu przez każdego uczestnika opowieści o wybranym, o jednym z tych haseł, które znajduje się na kartce. Po prezentacji oczywiście opowieści uczestnika pozostali muszą odgadnąć, o jakie hasło chodziło. Potem oczywiście odkrywamy kartę, sprawdzamy, czy takie hasło na kartce się pojawia. To tyle, jeśli chodzi o spotkanie trzecie. Wydaje mi się, że tych aktywności, bardzo prostych narzędzi na proste historie wystarczy. Pięć narzędzi to jest naprawdę bardzo dużo pracy. To jest mniej więcej spotkanie na półtorej godziny z niewielką grupą czytelniczą. Jeśli chodzi o czwarte spotkanie, to warto na tym spotkaniu przypomnieć też w ogóle o tym, dlaczego storytelling jest tak niezwykle ważny i istotny w naszym życiu, bo on rzeczywiście współcześnie stanowi pewne oparcie dla takich schematów marketingowych i reklamowych. Jesteśmy teraz w takim okresie przedświątecznym, więc storytelling jest używany bardzo często w reklamach, które trochę nam się wydają nawet reklamami społecznymi. Dobrym przykładem są właśnie te reklamy przedświąteczne, gdzie są to reklamy o samotnych starszych ludziach, którzy wymyślają różne sposoby, aby spędzić święta z rodziną, nawet sugerując własną śmierć i pogrzeb. Pewnie wiecie Państwo, o którą reklamę mi chodzi. Nie wiem, czy mogę to wymienić, nieważne. Nie będę tego robiła. Ale storytelling pomaga też w takim codziennym życiu i ja niedawno trafiłam na blog mamasubiektywnie.pl, gdzie autorka tego bloga pisze o tym, w jaki sposób właśnie opowiadanie historii, czy takie zastosowane opowieści pomagają jej w wychowywaniu małego dziecka. Było to o tyle ciekawe, że ona mówiła o aktywnościach, których generalnie maluchy nie lubią, czyli na przykład kąpieli czy zasypianiu. I opowiadając historię swojemu dziecku o ubrudzonym misiu, podpytywała je, co stałoby się, gdyby miś chodził na przykład do przedszkola coraz bardziej brudny, czy dzieci by się z niego śmiały. I dzięki temu tworzyła historię nie tylko sama, ale również historię razem z dzieckiem, co było niezwykle ważne. Dziecko, tworząc tę historię, zaczynało rozumieć jej przesłanie i to, co mama chciała mu przekazać. Czyli historia z misiem to takie trochę działanie empatią. Storytelling ma oczywiście też magiczną moc w szkole. Warto też o tym pamiętać, że nie ma nic gorszego niż nudne lekcje dla młodego człowieka, zwłaszcza zmęczonego już właśnie tym młodym życiem człowieka. Więc nauczyciel, który zamiast nudnych lekcji historii wprowadzi właśnie taką żywą opowieść, powiedzmy a la Kalinski czy a la Wołoszański, będzie na pewno przez takiego człowieka zapamiętany do końca życia. Dobrze, okej, już odbiegłam trochę od swojej historii, bo ja niestety jestem gadułą i gawędziarą, więc wracam już na praktyczne tory. Co jeszcze możemy wykorzystać w tworzeniu opowieści?
prości do tworzenia opowieści. Tutaj wrzucam, wrzucam hasło Story Cubes, bo te kości są najbardziej popularne, można je kupić albo samodzielnie wykonać, to polecam, bo jest przy tym też mnóstwo świetnej zabawy. Można je oczywiście wykonać podczas spotkania. Zabawa jest banalnie prosta, rzucamy kośćmi i próbujemy wymyślić jakąś historię. Jak wymyślić historię? Zobaczcie Państwo na przykładach. Tam jest z powrotem, czyli rzucamy na przykład 5 kostkami. Oczywiście każda, nie wiem, czy Państwo widzieliście takie kości Story Cubes, gdzie na każdej z kości są różne obrazki. Macie obrazki na przykład ze zwierzętami, albo z czynnościami, albo z cyframi, albo z literami, albo z budynkami na przykład. No generalnie na każdej kości są jakieś rzeczy. Więc rzucamy takimi 5 kostkami, na których mamy różne obrazki i opowiadamy historię. Kiedy dochodzimy do tej ostatniej kostki, docieramy do ostatniej kostki, okazuje się, że to nie jest koniec opowieści, tylko mamy tutaj zwrot tej opowieści, robimy sobie przerwę, myślimy o tym, że to jest dopiero właściwie, ona się dopiero rozkręca, jak u Hitchcocka, jest jej środek. I ostatnia kostka staje się niespodziewanym zwrotem sytuacji, czyli musimy kontynuować opowiadanie do tyłu, czyli cofając się do tej kostki, od której rozpoczęliśmy. Diabelnie trudne, ale niezwykle inspirujące, niezwykle ciekawe i fajne. Drugim pomysłem jest pomysł na panel ekspertów, czyli tutaj jeden z graczy wciela się w rolę prowadzącego program informacyjny, rzuca kostkami, aby określić temat tego problemu, oczywiście losowo, nie wiemy co rzuci, i na ten temat będą musieli wypowiedzieć się siedzący obok eksperci, czyli angażujemy tutaj całą grupę czytelniczą pozostałych graczy. Zabawa, którą też można wykorzystać też na lekcjach języka polskiego, świetna zabawa w Sędziego. Zabawa dla 3 osób, którzy przenoszą się na salę sądową. A przepraszam, tutaj jest pytanie, czy kostki wykonujemy sami, czy kupujemy. Super jest, jeśli je wykonamy sami, ja za chwilę pokażę, skąd można ściągać bardzo dobre ikonki na te kostki. To za sekundkę. Zabawa w sędzia dla 3 osób, którzy przenoszą się na salę sądową, będą uczestniczyć w rozprawie. Pierwszy gracz jest sędzią, wybiera 3 kostki i rzuca nimi w celu ustalenia sytuacji, czyli co się wydarzyło. Drugi jest oskarżycielem i też przy użyciu tych 3 kostek musi wskazać dowody winy. No a potem dochodzi jeszcze obrońca, który tutaj analogicznie za pomocą 3 kostek broni przed zarzutami oskarżonego. Inne zastosowanie kostek, dobra wymówka. Gdy ktoś spóźni się, to świetne też na lekcje wychowawcze, czy zresztą nawet na samo spotkanie, jeśli ktoś jest notorycznym spóźnialskim. Jeśli ktoś się spóźni lub czegoś zapomni zrobić, wręczamy mu do ręki 3 albo 5 kostek. Jego zadaniem jest wytłumaczyć się ze swojego zachowania, tworząc jakąś fantastyczną opowieść. Świetnie to działa wychowawczo. To jest coś, co rozbawi też grupę, coś, co wprawi w dobry humor osobę prowadzącą, mimo właśnie tego spóźnienia uczestnika. Praca szuka człowieka, to też do wykorzystania, to jest do wykorzystania na przykład podczas takich zajęć doradztwa zawodowego, mogłoby być do wykorzystania. Fajnie się tutaj pisze historię właśnie, kiedy jeden z graczy wciela się w rolę pracodawcy, który poszukuje pracownika na jakieś nowe stanowisko, które tworzy, a drugi jest potencjalnym pracownikiem. I najpierw wspólnie rzucają te 2 osoby 2 kostkami, aby ustalić właśnie treść ogłoszenia o pracę, czyli czego ta praca ma dotyczyć. A potem reszta uczestników rzuca pozostałymi kostkami i ich symbole to są tak zwane atuty. Opowieści z życia czy mocne strony, które mają służyć właśnie przekonaniu pracodawcy, aby zatrudnił właśnie tego pracownika, który do niego przyszedł.
No i coś, co uwielbiają dzieciaki, czyli Liga Superbohaterów, kiedy rzucamy trzema kostkami, bazując na wynikach, każdy wymyśla, jaką specjalną mocą może posłużyć się jego bohater należący do Ligi Superbohaterów. Tutaj świetnie sprawdzi się też wprowadzenie właśnie elementu graficznego, czyli możemy pobawić się od razu z ilustrowanie tej sytuacji i supermocy. Zwłaszcza u mniejszych dzieci wyjdzie to bankowo doskonale. Ja podaję tu oczywiście tylko kilka propozycji gier, które znajdziecie Państwo w zakładce Jak grać na stronie storykids.pl. Polecam tam zajrzeć, ponieważ gdybyśmy chcieli stworzyć kostki samodzielnie, to można byłoby zrobić to za użyciem tej strony, w której są świetne ikony do pobrania. Nie wszystkie są darmowe, ale jest ogromna biblioteka darmowych ikonek znajdujących się właśnie na tej stronie. I one są po prostu czyste, ładne, przejrzyste, wizualnie smaczne, więc i też zrozumiałe, ale też i symboliczne z jakimś takim odczytaniem różnych metafor, więc polecam tę stronę, zajrzyjcie tutaj sobie Państwo, jeśli chcielibyście wykonać kostki samodzielnie z uczniami. Slajdy z pomysłami oczywiście jak najbardziej, wiem, że to nagranie się, że nasz webinar się nagrywa, więc myślę, że on będzie dostępny pewnie na stronie CEO. Byłoby super, gdybyście Państwo oczywiście korzystali z tych propozycji, bo wydaje mi się, że one są dosyć atrakcyjne. Oczywiście do opowiadania takich historii przy użyciu kostek można wplatać też różne elementy. Mogą to być elementy dźwiękowe, elementy śpiewu, ruchu, elementy dramy. Tutaj nie mamy tak naprawdę żadnych ograniczeń. Co też zrobić? Aha, okej. Okay. Dobrze, to za chwilkę, a właściwie mogę już przejść do tego slajdu. Bo możemy też zrobić własne kolaże z gazet, ze zdjęć, z napisów, z etykietek, które nakleimy na karty wielkości, takiej karty do gry i będą one nam służyły jako karty do tworzenia historii na zasadzie skojarzeń. Oczywiście można kupić grę Dixit na przykład, która niestety wydaje mi się, że jest dosyć droga, ale też absolutnie atrakcyjna i absolutnie świetna, polecam ją. Natomiast można też takie karty a la Dixie wykonać samodzielnie. Kolejna propozycja to jest gra planszowa, komiks, gra towarzyska. Zasady są proste. Dostajemy tutaj 6 losowych obrazków i układamy z nich historię na planszy komiksu. Temat może wybrać grupa w drodze głosowania, pozostali gracze oceniają kreatywność. To też możemy wykonać samodzielnie. To jest trochę jak taki storyboard do tworzenia historii filmowych. Wydaje mi się to dosyć ciekawe dla zwłaszcza starszej młodzieży. No tak, żyjąc oczywiście w XXI wieku mamy dostęp do nowoczesnych technologii, które nam dostarczają narzędzi do tworzenia też takich nowoczesnych i dynamicznych historii. I jeśli chcemy wspólnie tworzyć opowieści komiksowe, to polecam Pondo, gdzie wystarczy się zarejestrować i rozpocząć komiksową przygodę. Tutaj mamy do wyboru różne tła, postaci, przedmioty, dialogi w dymkach, różne gotowe elementy i możemy także dodawać swoje rysunki. Więcej znajdziecie Państwo informacji na stronie szkołamedialna.pl. Tworzymy komiksy, tam rzeczywiście krok po kroku przechodzi się to, w jaki sposób stworzyć właśnie komiks w tej aplikacji Tondo. Storybird. To też darmowa platforma, na której możemy tworzyć ilustrowane opowieści, bajki, książki. I tworząc swoją opowieść mamy do dyspozycji ogromną bazę ilustracji przygotowanych przez profesjonalnych ilustratorów i grafików. I też jak zrobić to krok po kroku, znajdziecie to Państwo pod tym linkiem. Ja wiem, że mamy bardzo mało czasu, dlatego ja tego aż tak dogłębnie nie omawiam.
I cały szereg oczywiście aplikacji na smartfona. Wystarczy sobie rzeczywiście wpisać aplikacje do tworzenia komiksów, czy aplikacje do tworzenia opowieści, aplikacje do tworzenia historii i tam się pojawią właśnie aplikacje w większości bezpłatne. No i dochodzimy tutaj już właściwie prawie do końca naszego spotkania, ale obiecywałam, że spotkań będzie 5. Cztery już omówiliśmy w dużym, w bardzo szybkim tempie. Natomiast piąte spotkanie, myślę, że piąte spotkanie warto byłoby ułożyć razem ze swoimi czytelnikami, bo na piątym spotkaniu można byłoby wyłowić na przykład najlepsze opowiadanie, które udało się usłyszeć na wcześniejszych spotkaniach i wspólnie ilustrować, wrzucić na bloga, kręcić właśnie jakąś etiudę filmową. Na tym piątym spotkaniu można byłoby założyć nasz wspólny zeszyt zbieracza opowieści, który mógłby się mieścić na przykład w bibliotece szkolnej, gdzie uczniowie mogliby przychodzić i zapisywać zdania, słowa, symbole, coś wklejać, znaki, obrazki, które wydają im się ciekawe czy inspirujące. Można dzielić się oczywiście w tym momencie historiami, remiksować je, próbować każdego dnia znaleźć coś ciekawego i dzielić się tym na przykład również też wirtualnie, czyli na przykład na grupie facebookowej, którą możecie wspólnie założyć. Można też tworzyć szkolne festiwale opowieści. Można tworzyć zmyślone historie o miejscach, które są bliskie i wpisywać je jako właśnie takie miejskie historie opowiedziane na nowo. To wszystko może być świetnym projektem, a przede wszystkim to wszystko może być dobrą opowieścią i niezapomnianą przygodą. Podsumowując, no cóż, no, aby zostać mistrzem storytellingu, trzeba po prostu ćwiczyć. Ja jestem dopiero na pierwszym levelu. Chciałabym dojść do naprawdę samej góry piramidy tworzenia fantastycznych opowieści, ale tak sobie pomyślałam, że tak naprawdę w stosowaniu opowieści w naszym życiu może blokować nas wyłącznie brak wiary w naszą własną kreatywność. Więc żegnając się już z Państwem, proszę, żebyście Państwo modyfikowali moje propozycje, testowali różne narzędzia na spotkaniach czytelniczych, remiksowali, co się da. Bo dobra opowieść musi być dynamiczna, zaskakująca. Ja Państwu serdecznie dziękuję i życzę miłego wieczoru. Jeśli są jakieś pytania, to ja chętnie jeszcze na nie oczywiście odpowiem. Czy to się przeniesie na chęć czytania książek? Myślę, że tak, bo książki staną się wtedy inspiracją dla czytelników i wydaje, że sami Państwo wiecie, no jeżeli sobie z czymś nie radzimy, to szukamy jakiegoś wsparcia, prawda? Jeżeli sobie nie radzimy z opowiadaniem historii, jeżeli słabo nam wychodzi na polskim tworzenie jakiejś kreacji bohatera, no to siłą rzeczy w pewnym momencie sięgniemy po jakąś pozycję książkową albo odwołamy się do czegoś, co jest w internecie, po to, żeby sprawdzić, jak robią to inni. I wydaje mi się, że tak, jak najbardziej. Tworzenie historii jest taką super zachętą do czytania. Ja również Państwu bardzo dziękuję. Dla mnie to też było ciekawe doświadczenie. Po raz pierwszy biorę udział w webinarium, po raz pierwszy w ogóle siedzę w sieci tak naprawdę i wszyscy mnie widzą, więc jest to może moment na to, żebym umieściła jakąś relację na Facebooku właśnie i opowiedziała tę historię całemu światu. Dziękuję serdecznie, wesołych świąt pozdrawiam również. Jeszcze na koniec pojawię. Dziękuję Pani Kingo za wspaniałą opowieść i mam nadzieję, że po tym spotkaniu wszyscy z Waszej przyjemnością mogli stworzyć takie historie ze swoimi uczniami na spotkaniach czytelniczych. Dziękuję Wam serdecznie za aktywność. Czy teraz słychać? Dobrze,
Więc dziękuję serdecznie i zapraszam jeszcze na czwartkowe spotkanie w naszym programie poczytajnym dotyczące co czytać w klubie czytelniczym. Również to będzie webinarium, które poprowadzi pani Tatiana Szprawska-Udycka, wiceprezeska IBWY. Więc jeszcze przed świętami czytelniczo się spotkamy. Zachęcam do tego spotkania i jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję pani Kindze za to wciągające spotkanie. I tak jak pisałam na czacie, wszystko będzie dostępne na naszym kanale na YouTubie. Ja też wyślę do was link, będziecie mogli sobie wrócić do tej prezentacji, odsłuchać najważniejsze dla was momenty. Wszystkiego dobrego, spokojnego wieczoru i mam nadzieję, że jeszcze do zobaczenia z państwem.